oficjalną, a ja mnie poproszono o otwarcie Lumpeksu, sklepu z używaną odzieżą. I to była właśnie pierwsza wizyta tutaj w Barce. I wtedy opowiedzieli nam o swoim marzeniu, by otworzyć nowy budynek tutaj. I w ten sposób powstał pomysł, by zaangażować duńskie firmy tutaj w Polsce, by wspomagały projekt budowlany tutaj w Barce. I teraz ten pomysł spełnił się, to marzenie się spełniło dzięki pomocy wielu, wielu osobom. Jest to sala komputerowa, głównie wyposażona też oczywiście z darowizn. To jest nasza nowa biblioteka. Książki kupione? Nie, wszystko, nie, nie, wszystko w darowiznie jest. A tu jakby takim ostatnim elementem tego jest pokój nauczycielski. To jest typowa szkoła dla dorosłych, to będzie szkoła dla osób, które kiedyś w jakiś sposób albo nie ukończyły nauki zawodu, albo w ogóle nie rozpoczęły i po prostu będą mogli w dalszym etapie kontynuować naukę zawodu, którą kiedyś... No, panowie też planujecie tutaj? Oczywiście, jak najbardziej. Tak, ale konkretnie jakoś? No, ja na przykład w zawodzie elektromontera. Będąc w tym zawodzie, jakiś czas nie kontynuowałem go przez uzależnienie swoje. Teraz powracam do zawodu i będę uczestniczył w zajęciach i warsztatowych, i edukacyjnych. Ja będę tutaj kontynuował naukę dalej w zakresie ogólnobudowlanym i psychologię. Psychologię? Tak. Dlaczego? Zaczyna mnie to interesować coraz bardziej. Lata już są... Troszeczkę i zaczyna człowiek się tym interesować. Po prostu spotyka tutaj różnych ludzi z różnymi problemami. No i wychodzą później kłopoty, że nie można się z nimi porozumiewać. Nie? Jeśli człowiek zacznie uczyć się na ten temat, będzie miał możliwość lepiej kontaktować się z tymi ludźmi. Zapraszamy reprezentację Polski w piłce nożnej ulicznej i pokazowy mecz specjalnie dla Państwa. Drużyna Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy Socjalnej, kapitan zespołu Jerzy Hausner. I Mel Young, pomysłodawca tego typu rozgrywek na całym świecie, rozpoczął mecz i gramy. Kolejna próba strzału z dystansu, poprawka i piłka na ulicy. W turnieju, który jeszcze trwa, jeszcze 4 mecze nam zostały do rozegrania w turnieju, choć już wiadomo, kto zwyciężył. Łukasz Zdych, niezapomniany siatkarski trener Hubert Wagner. Łukasza nie ma, ale odpowiedź błyskawiczna. Tomasz Sadowski, szef Fundacji Barka, wręczy zwycięskiej drużynie puchar za zwycięstwo właśnie w dzisiejszym spotkaniu. 8-6, reprezentacja Polski w piłce nożnej ulicznej. Nie ma innej drogi. Jeżeli ktoś się znalazł na zakręcie życiowym, tak? I ten zakręt polega na tym, że de facto jest bezradny, co zrobić ze swoim życiem, to jedyny sposób jest znaleźć się w takiej wspólnocie, bo tu nie chodzi o to, bo nam nie pomogą same pieniądze. Nam jest potrzebne coś, co polega na zmianie swojej identyfikacji, na zmianie swojego sposobu widzenia świata, na ponownym odnalezieniu swojej drogi i tego rodzaju wspólnoty. Są właśnie dla tych, którzy chcą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. I one są po prostu absolutnie niezbędne. I one nie mogą być zaprojektowane przez jakichś ludzi w urzędach, w ministerstwie i powiedzą, a tyle tego, tyle tamtego. Nie, to może powstać z autentycznej potrzeby i z autentycznego ruchu, z którym muszą się kryć takie charyzmatyczne osobowości. Z tym nie da się tego, to można wspierać, to można tworzyć ku temu warunki, tworzyć zachęty, pokazywać, upowszechniać. To wszystko trzeba zrobić. Natomiast tego nie da się zaprojektować. No. Nie da się Sadowskich wymyślić w komputerze. Ja jestem kapelanem więziennym i my co roku spotykamy się na takich naszych szkoleniach
i pewnego roku był temat pomocy postpenitencjarnej. Co się dzieje z człowiekiem, który opuszcza zakład karny? Wtedy pośród tych takich wielu inicjatyw, o których była mowa, mi zaimponował właśnie ten pomysł Tomka i Basi. A więc wtedy no, oni tylko jako pojęcie w mojej głowie się pojawili. No, a później, kiedy no, pracując w kryminale, coraz częściej przeżywam ten taki dramat, że człowiek wchodzi z więzienia, a nie jest w stanie mu pomóc. No, więc wtedy no, skontaktowałem się z Tomkiem, z Basią, przyjechaliśmy, tu oglądaliśmy. No i wtedy rozpoczęliśmy wspólne budowanie. W tej chwili mamy dwie wspólnoty. Mamy taki dom dla matki z dzieckiem. Teraz zaczynamy, mamy sklep.